Szczęśliwa kampania opozycji Koalicji Obywatelskiej powoli dobiega końca, ale pracować będziemy do godziny 24 do rozpoczęcia ciszy wyborczej. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby mając na koncie 40 tysięcy 22 głosy w poprzednich wyborach, co jest historycznym wynikiem w tym okręgu wyborczym, opowiedzieć Państwu, jaka jest najlepsza taktyka i co się najbardziej opłaca wyborcom opozycji w tych wyborach, konkretnie w województwie opolskim, gdzie cały nasz region jest jednym wielkim okręgiem wyborczym. I jeżeli jesteście Państwo wyborcami opozycji, chcecie pokonać PiS, to najbardziej w tych wyborach opłaca się zagłosować na Koalicję Obywatelską, dlatego że to my odbierzemy mandat PiS-owi bądź Konfederacji. Sondaże pozostałych partnerów opozycyjnych są stabilne i nie musicie się obawiać o to, że nie wejdą do Sejmu. Ale jeżeli chcecie się podpisać pod zwycięstwem, do którego prowadzimy już od wielu tygodni, to najbardziej opłaca się głosować konkretnie na Koalicję Obywatelską, dlatego że wtedy ta premia mandatowa w okręgu, będąc największym komitetem, przypadnie Koalicji Obywatelskiej i to my pomniejszymy ilość mandatów PiS-u i Konfederacji. Mówię to też w oparciu o cały przebieg kampanii wyborczej, gdzie znokautowałem, można powiedzieć, Pawła Kukiza do tego stopnia, że do końca całej kampanii jedynka PiS-u nie podniosła się ani po prawomocnym moim zwycięstwie w trybie wyborczym, gdzie to sam Kukiz podał mnie do sądu, ani po ujawnieniu tych bulwersujących przepływów finansowych wokół jego fundacji. Dlatego będziemy dzisiaj wszystkich zachęcać w te ostatnie godziny do tego, żeby podpisać się pod zwycięstwem, żeby zagłosować. Musimy pamiętać, że rząd musi reprezentować również nasze interesy. Tych interesów mamy dużo i rząd musi pamiętać, że my też w społeczeństwie jesteśmy i musimy się pokazać, gdyż naprawdę wiele rzeczy jest do zmian i nasz głos musi być w polityce słyszalny. Koalicja Obywatelska stawia jasne konkrety, które trzeba zrealizować. Po pierwsze, monitoring rzek to jest coś bardzo ważnego, zwłaszcza jeżeli patrzymy w szerszym kontekście również całego kraju. Po drugie, deklaracja przejścia na odnawialne źródła energii. Jeżeli mamy wybiegać w przyszłość, tak, zwłaszcza jeżeli mówimy w kontekście nas młodych, kiedy to my będziemy żyli w przyszłym kraju, to my będziemy budowali Polskę, to my będziemy klasą pracującą, która będzie ten kraj budować i kreować. Dlatego tym bardziej musimy zwracać uwagę na te problemy. Kolejnym ważnym aspektem tej kwestii jest zatrzymanie nielegalnego importu śmieci, budowanie nielegalnych wysypisk śmieci, które potem zwyczajnie, które nie są w żaden sposób kontrolowane. Dochodzi tam do wielu wypadków, zarówno chemicznych, te wysypiska potem się palą, to wszystko generuje wielkie szkody dla środowiska, wszystko ulatnie się do atmosfery, co również w szerszym kontekście szkodzi nam wszystkim, ale chcę zwrócić właśnie uwagę na to, że najważniejsze jest podejście tego, jakie to będzie miało oddziaływanie w kontekście przyszłości. Marzę o silnej Polsce. O silnej Polsce z silną gospodarką, z silną ekonomią. O takiej Polsce, w której będziemy mogli w przyszłości prowadzić nasze działalności gospodarcze, zakładać firmy, przedsiębiorstwa, inwestować, mieszkać, czy po prostu zwyczajnie pracować. Godnie żyć, za młodu, w wieku średnim, jak i później na emeryturze. Marzy mi się Polska praworządna. Jestem młodym ekonomistą, jestem studentem ekonomii i zdaję sobie sprawę, jak bardzo zaburzenie praworządności, jaką obecnie zrobiła Zjednoczona Prawica, jest tragiczna z punktu widzenia ekonomicznego dla naszego kraju. Jak inwestorzy, jak różni ludzie prowadzący działalności gospodarcze boją się, że po prostu na jedno pstryknięcie palca może im zostać zagrabiony cały majątek, bo po prostu jakiś prokurator Ziobro sobie tak zechce. No nie może tak być, proszę Państwa, że prokurator albo jakikolwiek polityk ma taki absolutny wpływ na wymiar sprawiedliwości w naszym kraju. No jest to coś bardzo niebezpiecznego i marzę o tym. My młodzi ludzie marzymy o tym, żeby żyć w bezpiecznym kraju. W bezpiecznym kraju marzymy o kraju praworządnym, traktującym nas równo, kraju tolerancyjnym. Zapraszamy właśnie przy tej grafice do tego, żeby wybrać się na wybory, żeby postawić ten krzyżyk przy zwycięskim komitecie. To są wybory o zwycięstwo. Koalicja Obywatelska może je zapewnić, także wszyscy na wybory. Bardzo dziękujemy.